Kontynuujemy serię zwaną Krzyż. Przechodzimy do lekcji trzeciej, Droga Krzyża. Naszym fragmentem pisma będzie 2 Koryntian 2, wiersze 4 do 11. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. Jeśli tedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Po to zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem, ze względu na was w obliczu Chrystusa. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Przejdźmy też do Jana 12:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jest wielka różnica pomiędzy dziełem krzyża a drogą krzyża. Dzieło krzyża podkreśla to, co człowiek otrzymuje. Droga krzyża podkreśla, co Ojciec otrzymuje poprzez swoich synów, którzy zostali zrodzeni przez krzyż. Te dwa aspekty nie są koniecznie inne w przeżyciu, ale każdy z nich musi wykonywać swoją poszczególną pracę w życiu wierzącego, który chce żyć dla Boga. Kiedy krzyż przestaje być sprawą zewnętrzną, a zacznie być czynny wewnątrz wierzącego, wtedy wchodzimy na drogę krzyża. Zamiast akcentu na otrzymywaniu, jest on na realizacji przez Ojca Jego planu i ostatecznego celu w osobie wierzącej. Kiedy to stanie się objawieniem dla Jego serca, będzie widoczne, że ta faza była prawie przeoczona. Kiedy to zobaczymy, będziemy wiedzieli, że główny powód frustracji jest właśnie tam. Autor listu do Hebrajczyków musiał to mieć na myśli, kiedy pisał. Dlatego, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Hebrajczyków 6:1. Paweł podkreśla, że droga krzyża jest ewidentnym powodem tego, iż jego służba jest owocna i efektywna. 2 Koryntian 4:11. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Jest to dziwne dla tych, którzy zawsze szukają, a jeszcze nie ożyło w nich to, co Bóg może osiągnąć przez ich życie. Większość chrześcijan nie może ocenić i zrozumieć celu życia. Pominęli ważność jednego małego zdania, które mąż Boży stale podkreśla. Jest to użyte w podobnym kontekście w Rzymian 8:36.
Z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. My, którzy żyjemy dla Jezusa na śmierć, wydawani bywamy. Przedtem widzieliśmy wszystko dla nas. Kiedy podążamy tą drogą, zaczynamy interpretować to dzieło śmierci jako dzieło dla Jezusa. Jaki to wielki przywilej i powołanie. Bóg nas wybrał, byśmy byli przezroczystymi narzędziami, by przez nas mógł pokazywać innym śmierć Jezusa Chrystusa. To dzieło śmierci staje się środkiem do życia dla wszystkich, którym zostało to objawione. Tu też mamy powód tak bezowocnego życia chrześcijan obecnie. Większość chrześcijan podchodzi do drogi krzyża z zakłopotaniem i wahaniem, nie rozumiejąc, co Bóg miał na myśli przed upadkiem człowieka, ani też niebiańskiej filozofii życia. Wzdrygają się na myśl o stałym działaniu śmierci. Boskie życie nie może być wykorzystywane do osobistych korzyści. Życie czyimś życiem to nie jest droga po najmniejszej linii oporu, nawet w otoczeniu innych chrześcijan. Szokujące jest odkrycie, że jesteś na zupełnie innej drodze, gdyż życiem Chrystusa można żyć tylko w jeden sposób. Żyjąc dla Boga i dzieląc się życiem z innymi. W momencie, kiedy pomyślimy, że możemy użyć tego życia, Bożego życia, dla siebie, wtedy Jego życie nie będzie dla nas już dostępne. Zostaliśmy uwolnieni ze świata i dopóki tłumaczymy Golgotę jako coś, z czego możemy skorzystać, nie jesteśmy jeszcze wyzwoleni z tego świata i chociaż możemy dzielić się korzyściami z tymi, którzy są zgubieni, robimy to na swój sposób, zachowując dla siebie prawo decydowania. Rzesze wierzących są zniewolone świeckim systemem zabezpieczenia i zapłaty. Bóg czeka, by zakończyć ich niewolę, kiedy dojdą do końca swoich możliwości. Ale Bóg nigdy nie narzuca nikomu swojej drogi. Według Boga dzieło krzyża zostało raz na zawsze dokonane. Jeżeli chodzi o dzieło krzyża, jest ono zakończone. Zawsze powinniśmy to właściwie rozumieć. Kiedy jest mowa o śmierci Chrystusa za nas i naszej śmierci z Nim, Pismo zawsze używa czasu przeszłego. Zostaliśmy ukrzyżowani. Nasz stary człowiek został ukrzyżowany. Uważajcie siebie za umarłych, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. W tym i wielu innych miejscach Paweł maluje nasz związek wraz z Nim. Jesteśmy uwolnieni od winy za grzech i jego mocy, utożsamiając się z dokonanym dziełem Chrystusa na krzyżu. To jest dokończone. Patrzymy na to, jak na coś, co już miało miejsce. Nie możemy tego mylić z innym stwierdzeniem Pawła i uważać, że mamy codziennie umierać dla grzechu. Paweł podkreśla, że jesteśmy martwi dla grzechu. Od czasu naszego pierwszego poznania Chrystusa, przyjęcia Jego odkupieńczego dzieła i naszego uznania Go, jesteśmy martwi dla grzechu. W każdej dyspucie z szatanem lub powstaniu ciała stoimy na stanowisku, że to jest zawsze przeszłość. To dzieło jest zawsze przeszłością i jest wykonane. Kiedy Paweł powiedział, codziennie umieram, nie mówił, że mamy codziennie umierać dla grzechu. Właśnie w tym miejscu wielu myli dzieło krzyża z drogą krzyża. Pierwsze jest rzeczywistością dokonaną, na której polegamy.
Drugie jest w czasie teraźniejszym, gdyż stale dzielimy to z Chrystusem. Jezus był ostatnim Adamem, który przyszedł na świat bez grzechu. On musiał jedynie przyjąć drogę krzyża. Nigdy nie musiał korzystać z dzieła krzyża. Powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Często jest to niewłaściwie używane do nauczania, że przez pewną samodyscyplinę i codzienne zaparcie człowiek może uśmiercić swoje ja. Jest to udaremnianie łaski Bożej. Musimy te dwa aspekty utrzymać na ich właściwym miejscu. Chodzi tu o dwóch różnych ludzi. Pan Jezus utożsamił się z ludzkością, objął nas sobą i wziął nas z sobą do grobu. Teraz Bóg uważa nas nie tylko za umarłych, ale również pogrzebanych. Taki był koniec rasy Adama. Jezus był ostatnim Adamem. Teraz jesteśmy wzbudzeni z martwych i ożywieni dla Pana Jezusa, drugiego Adama. Z Nim, jako nowe stworzenie, jesteśmy jako zupełnie inny człowiek. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie w sprawiedliwości i świętości. Musimy widzieć tę różnicę. Stary człowiek w Adamie doświadcza śmierci krzyżowej. Nowy człowiek w Chrystusie jest powołany, by szedł drogą krzyża. Teraz uważamy siebie za umarłych dla starego Adama, stojąc na gruncie dzieła ukończonego w przeszłości. Teraz codziennie dzielimy w nowym człowieku boską drogę życia, która w nas sprawuje śmierć, a w innych życie. To jest przedstawione wyraźnie w ziarnie pszenicy, które wpada do gleby i umiera po to, by wydać wiele owocu. To o tym nowym człowieku Paweł mówi, zawsze nosząc umartwienie Pana Jezusa na moim ciele, aby życie Jezusa mogło się objawić w naszym ciele. Jest to fałszywa interpretacja, która prowadzi do wierzenia, że Bóg mógłby umieścić niebiański skarb w czymś innym prócz nowego człowieka. Popatrzcie na cztery urywki Pisma, często mylone ze starym człowiekiem, które odnoszą się do nowego człowieka. Musi to się odnosić do nowego człowieka, gdyż jest to służba, która jest w niebezpieczeństwie każdej godziny. Z tego powodu Paweł mówi, umieram codziennie. Nie odnosi się to do grzechu. Wyraźnie wskazuje na to kontekst. Apostoł mówi o codziennej gotowości do narażania swojego życia dla Ewangelii. Czytamy na przykład, jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, dlaczego my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek, jeśli umarli nie bywają wzbudzeni? Inne miejsce, często interpretowane jako mówiące o śmierci dla grzechu, znajduje się w Ewangelii Jana 12:24. Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Farmer zawsze sieje dobre ziarno, które ma w sobie życie. Ziarno jest siane nie dla oczyszczenia, ale dla reprodukcji. My jesteśmy ziarnem w jego ręce. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym.
Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. 2 Koryntian 1, 8 i 9. Podobieństwo do krzyża po stronie zmartwychwstania oznacza głębokie przyznanie się do słabości. Nie zależy mi na tym, bym się czuł silny i mógł zrobić to lub owo. Słabość to droga krzyża, ponieważ żyjemy życiem kogoś innego. Podzielę się z wami na ten temat świadectwem pani Penn Lewis. Oto jej słowa. Kiedy czytałam tę książkę, wyraźnie zobaczyłam drogę krzyża i wszystko, co ona oznacza. Z początku odrzuciłam książkę i powiedziałam, nie, ja tą drogą nie pójdę, gdyż straciłabym moje chwalebne przeżycie. Jednak następnego dnia chwyciłam książkę znowu i Pan wyszeptał tak delikatnie. Jeżeli pragniesz głębokiego życia i nieprzerwanej społeczności z Bogiem, to jest to ta droga. Pomyślałam, czy iść. Nie. Znowu odłożyłam książkę. Trzeciego dnia wzięłam ją znowu. Jeszcze raz Pan przemówił. Jeżeli chcesz owocu, to jest to ta droga. Nie zabiorę ci radości. Możesz ją sobie zatrzymać, jeżeli chcesz. Ale możesz mieć albo twoją świadomą radość dla siebie, albo owoc. Co chcesz? Wtedy z Jego łaski powiedziałam, obieram drogę owocności. Od tej chwili każda część doświadczeń duszewnych się skończyła. Przez pewien czas wchodziłam w tak zupełnej ciemności wiary, że wydawało się, jakby Bóg nie istniał. Znowu z Jego łaski powiedziałam, tak, będę miała tylko to, na co się zgodziłam. I udałam się na pewne nabożeństwa, gdzie zobaczyłam moc. Od tej godziny zrozumiałam i wiedziałam, że nie uczynki, ale umieranie przynosi duchowy owoc. Sekret owocnego życia to dawać innym i nie chcieć nic dla siebie. I oddać się całkowicie w ręce Boże, nie troszcząc się o to, co się z Tobą stanie. Czy chcesz takiego życia?